tradycja w Lubawce, w Domu Kultury, Mała Wielkanoc. Po raz który się odbywa? Tak, po raz 29. Od 29 lat w Domu Kultury w Lubawce odbywa się konkurs na tradycyjne potrawy wielkanocne, Mała Wielkanoc. Konkurs, którego celem jest podtrzymanie i popularyzacja obrzędów oraz zwyczajów w okresie świąt wielkanocnych, przegląd zachowanych form kultury wsi. Ocenie podlegają tradycyjne stoły wielkanocne, święconka, to jak są te stoły przygotowane, w jakich naczyniach. Oceny dokonywać będzie jury złożone z pani doktor Marii Gołubkow, to jest przewodnicząca jury, wieloletnia dyrektor Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, etnolog, oraz przez pana doktora Kazimierza Pudło, także etnologa, znawcę kultury ludowej. Jury, oceniając poszczególne prezentacje, bo nie tylko potrawy, ale stoły jako ogólnie, jako prezentacje, będzie brało pod uwagę m.in. zgodność z tradycją, dobór potraw, walory smakowe i estetyczne, sposób przygotowania i przystrojenia stołu. W przypadku święconki także rodzaj użytego pojemnika. To nie jest konkurs kulinarny, tutaj nie będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie walory smakowe, ale także i przede wszystkim, można tak śmiało powiedzieć, to w jaki sposób zachowano tradycję, jak to jest zgodne z tym, co robili nasi dziadkowie, nasze babcie. Po prostu tutaj staramy się przypomnieć te dawne zwyczaje, stąd też sama nazwa Mała Wielkanoc. Może w jednym zdaniu powiem, skąd taka nazwa imprezy. Ta nazwa nawiązuje do dawnego święta staropolskiego, kiedy to tydzień po świętach Wielkiej Nocy rodziny spotykały się ponownie, aby spotkać się, aby przeżyć jeszcze raz zmartwychwstanie Jezusa. Świętowały, dojadając niejako to, co było przygotowane na święta. Nie powtarzano jedynie dzielenia się jajkiem. Skąd przyjechały zespoły? Zespoły w tym roku mamy tutaj nasze z gminy Lubawki, jest Zgoda z Chełmska Śląskiego, Wrzos z Lubawki, ale także Żeliszowianki z Żeliszowa, Podgórzanki z Podgóra, z Podgórek, Lubiechowianki z Lubiechowej, Dobkowianki z Dobkowa, Sokołowianki z Sokołowca. I w tym roku po raz pierwszy gościmy gości z Czech, z Zaclerza, Atelier Betlejem, które także przygotowało kosz ze święconką tradycyjną, tak jak to wygląda u naszych południowych sąsiadów. Może powiem, skąd ci właśnie południowi sąsiedzi zza naszej południowej granicy. Otóż w tym roku impreza jest działaniem projektu pod tytułem Uroczystości Kulturalne na polsko-czeskim pograniczu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Polska, Rzeczpospolita Polska Ale
żadna nie ma skalpela. Ostry. Ostry. Się. Dobry. Nie, to mnie odpijałem. Stołów była rzeczywiście bardzo piękna, było to pomieszanie dawnej tradycji, do której się nawiązywało, jak również zauważyliśmy, że są elementy nowoczesne, więc jest to taka wymiana poprzez pokolenia różnego rodzaju nowości na stołach wielkanocnych. Zarówno jeśli chodzi o potrawy, jak również o przystrój stołów wielkanocnych. A może jakąś potrawę tak zapamiętała Pani, taką, którą próbowała? No, zauważyłam ukochaną moją paschę wielkanocną, bo to jest rzeczywiście tradycja jeszcze słowiańska, sięgająca bardzo dawnych czasów, nawet połowy średniowiecza. Tradycja, która jest pielęgnowana tylko w niektórych regionach Polski. To widać, że ci, którzy tę paschę przygotowali, pochodzą z regionu, który kiedyś był pod zaborem rosyjskim, bo to jest typowa taka wielkoruska potrawa. Ale bardzo się cieszę, że znalazła miejsce tutaj również na stołach wielkanocnych na Dolnym Śląsku. To jest ciekawość. To jest wspaniała kontynuacja czegoś, co dawniej było powszechne. W tej chwili to należy trochę tak, powiedzmy, przedstawić w kategorii jakiejś trochę egzotyki. Ale to jest cudowne, że pokolenia starsze przekazują tę tradycję młodzieży i dzięki temu ta tradycja trwa i jest przechowywana. To jest wielka zasługa ludzi, którzy przygotowują całą tę Wielkanoc, małą Wielkanoc, bo przecież tydzień temu każdy indywidualnie w domu przygotowywał stoły wielkanocne i święconki. I za to chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym konkursie, za trud włożony, czas poświęcony, no i pielęgnowanie tradycji, która oby jak najdłużej trwała. Rozpoczniemy ogłaszać i zapraszamy na scenę poszczególne zespoły. Przedstawicieli oczywiście. Oddaję głos pani Marii, bo ona najlepiej wie, jak to ogłosić. Pan burmistrz jest bardzo łaskawy. Kochani Państwo, to już 29 spotkanie z Wami. Zawsze je ogromnie głęboko przeżywam i ogromnie się cieszę, że dzięki Wam na Dolnym Śląsku, w dzielnicy tak szalenie wymieszanej etnicznie, trwa jakiś piękny zwyczaj, który wy kontynuujecie i przekazujecie je
waszym dzieciom, waszym wnukom. Za to wam z całego serca dziękuję. Mam w Bogu nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu na jubileuszowym już z okazji 30-lecia tej pięknej, nowej tradycji, którą wyście stworzyli tutaj na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, wszystkie stoły były bardzo piękne. Na stołach, oprócz tych wszystkich tradycyjnych potraw, które wynieśliście z domów, pamięć, o których wynieśliście z domów rodzinnych, również pojawiają się nowe elementy. To świadczy o tym, że w tradycji również następuje coś w rodzaju postępu. Nowoczesność wkracza nawet na stoły wielkanocne. Ale to jest normalna prawidłowość rozwoju kultury. Proszę Państwa, mieliśmy problemy, jeśli chodzi o ustalenie nagród. Wszystkie stoły nam się bardzo podobały, ale naturalnie, jak to w życiu bywa, muszą być pierwsze, drugie nagrody. Zatem pozwolę sobie przeczytać, jak według naszego sumienia oceniliśmy Państwa pracę. W kategorii stołów wielkanocnych pierwsze miejsce... Zespół Dobkowianki i zespół Sokołowianki. Drugie miejsce, dwie równorzędne nagrody, zespół Lubiechowianki i zespół z Ocic. Trzecie miejsce, cztery równorzędne nagrody, zespół Wrzos, zespół Zgoda, zespół Żelichowianki i zespół Podgórzanki. W konkursie zdobienia jaj pierwsze miejsce zajęła Agata Wodzyńska, drugie miejsce Aleksandra Matuszak, trzecie miejsce Mirosława Sowa i Krystyna Laskowska. Wyróżnienia: Janina Moskwa, Helena Ozga, Mariola Mrozil i Antonina Broszko.